To jest program Michał Rachoń. My jesteśmy na antenie telewizji Republika. Z nami jest gość polityczny Sebastian Kaleta, poseł na Sejm, suwerenna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawnik, co też ma znaczenie w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się ostatnio. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ministrze, myśmy weryfikowali, sprawdzali te informacje od kilku dni też z takich powodów, bo to są jednak rzeczy o znaczeniu absolutnie fundamentalnym w naszej ocenie. Ujawnienie tego rodzaju planów, choćby ze względu na to, że w naszej ocenie one są absolutnie nieakceptowalne, jest konieczne. Chciałem pana spytać o komentarz do tego. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w naszej najnowszej historii. Mieliśmy jasno określone plany zwiększania siły polskich sił zbrojnych. No i z tego pisma wynika, że szef sztabu generalnego musiał ministrowi obrony odesłać informację, że on nie akceptuje tej redukcji. Panie redaktorze, szanowni państwo, to są absolutnie szokujące doniesienia, które powinny się skończyć po pierwsze zmianą tych planów i to jest najważniejszy cel ujawnienia tej informacji przez państwa, żeby doszło do zmiany, żeby jednak tej redukcji nie było w czasie, kiedy szaleje wojna przy naszej granicy, kiedy też no nie ukrywajmy, wszyscy wiemy, że apetyt Rosji jest, by dalej kontynuować działania wojenne, jeśli udałoby im się przełamać obronę Ukraińców i w drugim kroku dymisja Kosiniaka-Kamysza. To jest dla mnie oczywiste, że jak minister obrony narodowej w czasie wojny przy naszej granicy może redukować plany modernizacyjne Wojska Polskiego. To jest absolutnie niedopuszczalne. Dzisiaj już powinny być pierwsze decyzje w tej sprawie. Natomiast ja widzę to trochę szerzej niestety, panie redaktorze, bo patrząc na ostatnie wydarzenia, jeśli chodzi o płaszczenie się Tuska przed kanclerzem Scholzem, pamiętajmy, że przed wojną na Ukrainie Europa Środkowo-Wschodnia miała być podzielona na strefy wpływów niemiecką i rosyjską. Granica miała być na bólu. Polska została przypisana do strefy niemieckiej. I redukcja polskiej armii zgodzić, właśnie ma służyć wydaje, temu. Że niestety granica miała być na Wiśle. Trochę tak to wyglądało w perspektywie istniejących przecież i przyjmowanych. Być może, to samo panie redaktorze, być może jak to było w paktach między Rosjanami i Niemcami, one mogły przestać obowiązywać po jakimś czasie, ale nie z rolą podmiotową Polski. I niestety wygląda to trochę, panie redaktorze, sytuacja Polski dzisiaj tak. Silna polska armia? Nein. CPK? Nein. Reparacje? Nein. Port kontenerowy w Świnoujściu? Nein. Żegluga śródlądowa na Odrze? Nein. Migranci z Niemiec do Polski? Ja. To jest niestety taka sytuacja, którą Polsce gotuje nowy rząd. Osłabienie Polski w inwestycjach, w bezpieczeństwie służy temu, żeby w naszym imieniu na arenie międzynarodowej o nasze sprawy dbali Niemcy. Dbali, mówię oczywiście w cudzysłowie, i oczywiście reparacje nein. To, co się dzieje, jest bardzo niepokojące, ponieważ żeby te cele zrealizować również, ekipa Tuska musi wprowadzić po prostu niedemokratyczny reżim, żeby opozycja była zamykana do więzień, żeby prześladowano tych, którzy się temu sprzeciwiają, żeby Polacy też nie do końca dowiedzieli się, co się w Polsce dzieje. I no, ciekawi mnie tylko, kiedy przyjdzie czas na szykanowanie telewizji Republika, bo gratuluję uzyskania koncesji, panie redaktorze, ale zobaczymy, jakie kłody będą wam rzucali pod nogi. Mam nadzieję, że nie, ale niestety widzimy, że osłabienie bezpieczeństwa Polski, które dzisiaj państwo ujawniliście, jest faktem i musimy stanowczo tutaj zrobić wszystko, żeby plan inwestycyjny Wojska Polskiego, który był przygotowany przez poprzedni rząd we współpracy z Wojskiem Polskim, te plany modernizacyjne, zakupowe, w rozwoju stanu liczebnego, rzeczowego, technologicznego polskiej armii, żeby był zachowany, żeby nie było również zwijania polskiej armii, jak się dzieje w innych obszarach naszego państwa, bo jednak w dzisiejszych trudnych czasach bezpieczeństwo i armia jest najważniejsze. Oni zwijają Polskę w wielu elementach, ale naprawdę zwijanie Wojska Polskiego to jest najgorsza rzecz. Powiedziałbym więcej, jeśli faktycznie te plany inwestycyjne, to się potwierdzi, panie redaktorze, a zakładam, że tak jest, państwo się powołują na konkretne pismo. To naprawdę to jest pytania kompromitacja tego rządu. Czy tego rodzaju komunikacja, czy tego rodzaju poglądy były wymieniane, czy tego rodzaju opinie były wymieniane? No i
spytaliśmy ministra obrony, spytaliśmy sztab generalny, spytaliśmy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zacytowaliśmy te. Panie redaktorze, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, bo żebyśmy też jakby z tego pisma wynika, ale to może tak nie wprost jest jasno zrozumiałe. Chodzi o to, że tutaj dlatego Kosiniak-Kamysz tak błądził w tym Wilnie i manipulował jakby de facto tym, co państwo wiecie, na piśmie macie, i on jakby próbował opinię publiczną wprowadzić w błąd. Bo to nie chodzi o to, że w tej sprawie, że nagle nie będzie pieniędzy w Wojsku Polskim. Tu chodzi o to, że plany bardzo odważne, które mają spowodować, że nasze siły zbrojne uzyskają pożądaną zdolność operacyjną, są redukowane. I on specjalnie mówił, że jest teraz więcej pieniędzy na armię. No jest, no bo zostawiliśmy taki budżet na armię, że oni teraz chodzą, chwalą się naszymi działaniami. Ale dobrze, to jest dla Polski dobrze, że ten budżet na ten rok utrzymali. Ale po cichu redukowanie tego planu inwestycyjnego, ja nie chcę, panie redaktorze, używać najdalej idących słów, jeśli chodzi o polską rację stanu, bądź jej zdradę. Natomiast to jest szokujące i naprawdę musi być dzisiaj wyjaśnione na najwyższych szczeblach, ale przede wszystkim oczekuję w pierwszej kolejności, że wyjdzie premier, powie, że się dowiedział o tym z Republiki, nie zgadza się, to ma być zmienione, a Kosiniak-Kamysz na zieloną trawkę. Panie ministrze, to jest rzecz... Chyba, że to ludzie z PO premierowi Kosiniakowi podrzucili. Ja już nie będę, powiem tak. Bo tego bym nie wykluczał. Zastanawialiśmy akurat nad różnymi, również politycznymi kontekstami tego wszystkiego, ale szczerze mówiąc, one wszystkie bledną przy skali zagrożenia i przy tym, co dzieje się przecież w Europie, wewnątrz Europy. No, mamy do czynienia z raportami instytucji wywiadowczych państw NATO rozsyłanymi i wysyłanymi cały czas, że Federacja Rosyjska prowadzi aktywne działania wewnątrz państw NATO, wysyła swoje grupy i swoich funkcjonariuszy czy współpracowników po to, żeby atakowali infrastrukturę wewnątrz państw NATO. Państwo polskie przyznaje i sugeruje zupełnie jednoznacznie, że różnego rodzaju, nie wiem, pożary, wydarzenia, które się dzieją, są elementem takich działań. Czeskie służby innych państw publikują zdjęcia samochodów jeżdżących po Polsce z jasną sugestią, że to są ludzie, którzy działają właśnie w ramach tej operacji. Mamy trwającą wojnę na Ukrainie, mamy atak na polską granicę. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, z czym mamy do czynienia. I okazuje się, że plany modernizacji polskiej armii, które budzą, i wiem to, słyszałem to wielokrotnie, również poza granicami Polski, podziw w państwach sojuszniczych, że Polska jest tym państwem, które jest liderem na świecie, jeśli chodzi o modernizację własnej armii, właśnie ze względu na te ambitne plany. Okazuje się, że te ambitne plany są redukowane. I w tym samym czasie polski premier mówi o tym, że bezpieczeństwo Europy, również pod względem gospodarczym, finansowym i wydatków na to, mają wziąć na siebie Niemcy. Dokładnie tak jest. Gratulowanie wzięcia odpowiedzialności za Europę przez Tuska, przez Niemców. I właśnie silne wojsko polskie jest utrudnieniem dla Niemców, żeby tę rolę przywódczą w Europie spełnili, bo to Niemcy mają rozmawiać w najważniejszych negocjacjach. Niemcy mają decydować, jak się w Polsce inwestuje, jaką mamy infrastrukturę. Wszystko ma być podporządkowane ich rozwojowi i ich pozycji na arenie międzynarodowej. I Tusk to potulnie realizuje. I tak teraz, panie redaktorze, myślę, że wcale bym się nie zdziwił, że cała ta sprawa redukcji tych wydatków działa się może za plecami Kosiniaka-Kamysza. To jest może być bardzo ciekawe, bo wiemy, że mówi się, że pierwsze skrzypce gra Cezary Tomczyk w MON-ie, że on tam rozdaje karty w wielu sprawach. I to może być bardzo ciekawe i to musi być również dzisiaj wyjaśnione. Natomiast niestety widzimy, że Tusk oprócz zwijania Polski tak, jak sobie życzą tego Niemcy, żebyśmy nie byli w żadnym aspekcie konkurencją i żebyśmy również bezpieczeństwo swoje oddali w ręce Niemców, co jest to po prostu, jest, no sorry, ale proszę nie myśleć o samobójstwo. I na czym się skupia ten rząd, jeśli chodzi o aktywne działania? Pan mówi o różnych dywersjach i tak dalej. Czym się zajmują służby? Torturowaniem księży, próbą wsadzania do więzień polityków opozycji. Wczoraj przecież było włamanie do KRS-u, w mojej opinii. To było czyste włamanie do organu konstytucyjnego. To jest dla nich priorytet, żeby po prostu spacyfikować jakikolwiek opór w kraju. Wczoraj słyszeliśmy i widzieliśmy rozprute sejfy w Krajowej Radzie Sądownictwa i wiemy z publicznie dostępnych informacji, że chodziło o poszukiwanie informacji na temat spraw dyscyplinarnych, które prowadzone są przeciwko konkretnym ludziom, konkretnym sędziom, którzy nie ukrywali swoich afiliacji politycznych i którzy przez całe lata zupełnie jednoznacznie wspierali rządzącą dziś ekipę. I mamy najście służb,
policji, prokuratorów na instytucje wymiaru sprawiedliwości. Przepraszam bardzo, ale to jest rzecz, która się jeszcze w Polsce nie wydarzyła. To jest rzecz, która się nie wydarza w żadnym cywilizowanym kraju, panie redaktorze. KRS to jest organ konstytucyjny. Tak jakby weszli do MBP na przykład za chwilę. To jest tego rodzaju, to jest zwornik stabilności ustrojowej naszego państwa. I wchodzi sobie jakiś byle prokurator w asyście policji, siłowo otwierają szafy z aktami spraw, bardzo ważnymi, panie redaktorze, bo sprawy, które prowadzą ci rzecznicy, to są sprawy sędziów różne. Ale co najbardziej interesuje Bodnara i Tuska? Sprawy sędziów, którzy przez lata ignorowali prawo w świetle reflektorów w TVN-ie, w szczególności oni tam się pucowali, że oni bronią praworządności, tylko obrona praworządności przez nich polegała na tym, że ignorowali prawo. I tak samo ta władza działa. Ona, ich prawo nie obchodzi. Dlatego oni mają wspólne takie pojęcie, bo oni są wszyscy razem taką kastą, która jest ponad prawem, ponad wszystkimi i wszyscy, którzy mówią, nie, no, prawo obowiązuje, są procedury, to wszystkich spacyfikować, wszystkich zgnoić, jak jest rzecznik dyscyplinarny, który mówi Bodnarowi, panie ministrze, pan chce ręcznie sterować sprawami dyscyplinarnymi, ale niech pan najpierw prawidłowo pismo podpisze. To, co robi Bodnar? Wysyła prokuratorów z policją, żeby siłowo przepruć szafy. To jest, ma być pokaz siły, żeby zastraszyć, panie redaktorze. Panie, kilka żeby zastraszyć temu wszystkich sędziów. Nie było takiej sytuacji, panie redaktorze, w historii Polski. Nawet za komuny tak nie było, no, że jakiś sędzia się nie podoba i rozpruwają mu szafy z aktami, zabierają akta. Tym bardziej, że była kilka lat temu sprawa, że do jednej sędzi, znanej sędzi, w sprawie o charakterze trochę korupcyjnym, wyłudzeń finansowych, do domu weszły służby, zażądały wydania komputera bodajże, żeby sprawdzić, czy wykonywała zlecenia, które miały być fikcyjne, i sąd stwierdził, że nie można przeszukać, nie można siłowo takiego komputera odebrać sędziemu. I proszę porównać to z wczorajszym włamaniem do KRS-u. Nie mowa żadnej korupcji, czy jakichś wyłudzeniach, tylko mowa o tym, że rzecznicy prowadzą sprawy, w tym, panie redaktorze, sprawy sędziów, którzy ignorowali prawo łaski pana prezydenta wobec posłów Kamińskiego i Wąsika. Tam też te sprawy przecież rzecznicy prowadzą. I mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpruwane są szafy, by po prostu zająć akta w sytuacji... To może warto to, przepraszam, panie ministrze, powiedzieć. Przecież te akta to są de facto dowody w tych sprawach. To są dowody w sprawach, które no, przez całe lata były... No, jednym z najważniejszych, rozgrzewających opinię publiczną w ogóle do czerwoności, spraw bardzo dobrze znanych. Panie redaktorze, chodzi o to, żeby część środowiska sędziowskiego, czyli tak zwana kasta, bo sami siebie tak określali, klaskali sobie, jak to określenie padało na sali, oni mają być bezkarni, oni mają mieć zapewniony immunitet od szanowania polskiego prawa i konstytucji. To o to chodzi, że przez ostatnich kilka lat była grupa sędziów, która nic sobie nie robiła z tego, że jest prawo o takiej czy innej treści, oni robili po swojemu. I ta władza dzisiaj robi tak jak oni podobnie. To znaczy ich prawo nie obchodzi. Ich tylko interesuje osiągnięcie celów za użyciem siły. I właśnie rozpruwanie szaf w KRS-ie, zamach na Krajową Radę Sądownictwa jest takim, można powiedzieć, fizycznym dowodem na mentalność tej władzy. Uchwałą i pałą i można powiedzieć, że tam doktryna cały czas obowiązuje. No i dzisiaj, wczoraj jeszcze weszła do życia kątówka i łom, bym powiedział. Aparat narzędzi represji się niestety coraz bardziej poszerza, ale też, panie redaktorze, chcę powiedzieć jednej rzeczy, bo dlaczego to się działo wczoraj? Ja uważam, że Bodnar próbuje przykryć sprawę torturowania księdza Olszewskiego. Bo jednak, panie redaktorze, miliony Polaków jest zszokowanych tym, co robiono księdzu Olszewskiemu po zatrzymaniu, jak go traktowano. Oni wiedzą, że w przyszłym tygodniu jest protest pod Sejmem i oni próbują odwrócić uwagę opinii publicznej od tej sprawy, ale nie pozwoli mi na to. Dlatego, panie redaktorze, chciałem zwrócić na to uwagę. Panie ministrze, to ostatnie pytanie. W takim razie myśmy pokazali na naszej antenie ten rękopis, tę relację ze słów potwierdzonych przez adwokata księdza Olszewskiego. Pokazujemy manifestację. Na manifestacji w Poznaniu słyszeliśmy, muszę powiedzieć, widziałem wiele manifestacji przez wszystkie lata trzeciej RP, ale nie słyszałem jeszcze żadnej, na której ludzie krzyczeli: chcemy Polski bez tortur. Panie redaktorze, my niestety, to będzie smutna konstatacja, jednak mimo wszystko,
bo znaczy, żyjemy w czasach, w których prawo przestało w Polsce obowiązywać. Liczy się tylko to, jak skutecznie wyegzekwowane zostaną polecenia, rozkazy, by siłowo realizować pewne cele polityczne. Siłowo przyjęto media publiczne. Wsadzono posłów do więzień mimo prawa łaski za to, że walczyli z korupcją. Teraz za to, że ksiądz chce zbudował praktycznie przecież miejsce pomocy pokrzywdzonym przestępstwom, jest w więzieniu, jest torturowany. Dlaczego jest torturowany? Ponieważ oczekuje się od niego po prostu, że on powie to, co chce usłyszeć prokurator, żeby dalej nękać opozycję polityczną. Ci, którzy walczyli z korupcją, dzisiaj mają być zastraszeni. Ale za ci, którzy walczyli o państwo prawa, mają być zastraszeni. Panie pośle, za chwilę jest... w świetle kamer zostanie zatrzymany minister Romanowski. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie wyglądało dokładnie w ten sposób. Z tego, co widzieliśmy wczoraj w mediach tego kartelu medialnego trzeciej RP, za chwilę będzie obowiązywała opowieść o tym, że pańskie ugrupowanie, pańskie środowisko polityczne, szerzej jak rozumiem ludzie związani z konserwatywnym ruchem w Polsce, to była jakiegoś rodzaju zorganizowana grupa przestępcza. O tym wczoraj w Sejmie mówili politycy Platformy Obywatelskiej. Prym w tym wszystkim wiedzie poseł na Sejm, jednocześnie adwokat, który sam unika spotkania z prokuratorem w swojej sprawie dotyczącej gigantycznych wyłudzeń. I to on w sposób zupełnie otwarty, jasny i klarowny, powołując się na swojego klienta, premiera Polski, wskazuje, że to właśnie tak wygląda. Jaki macie pomysł na to, żeby się temu przeciwstawić? Panie redaktorze, myślę, że wyborcom zdani jesteśmy z tego, że mamy determinację, by walczyć o lepszą Polskę i nasi przeciwnicy polityczni są rzeczywiście naszą antytezą. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest to obóz, który walczy i walczył z patologiami, czasami skutecznie, czasami z wielkimi trudnościami, ale jednak kierunek był taki. A mamy po drugiej stronie przeciwnika, który jednak wiele razy został przełapany na korupcji. Proszę, to nie ma najmniejszego znaczenia. Macie w tej chwili naprzeciwko siebie przeciwnika, który jest w obozie politycznym, który ma swoją odpowiedzialność w śmierci prezydenta w roku 2010 i 95 osób, choćby ze względu na swoje konszachty udowodnione, oczywiste, z Federacją Rosyjską, zostawiając na boku przyczynę tego techniczną, co się wydarzyło w Smoleńsku. Mamy do czynienia z ekipą, która rządząc w tej chwili ignoruje prawo, wtrąca do więzień polityków, ignoruje istnienie urzędu prezydenta, ignoruje istnienie urzędu Trybunału Konstytucyjnego, wchodzi siłowo do instytucji publicznych, rozpruwa sejfy. Przepraszam bardzo, to, że byli przyłapani wielokrotnie na kłamstwie, na nikim nie robi wrażenia. Na Donaldzie Tusku to nie robi wrażenia, bo on nie robi, panie redaktorze, wrażenia z tego powodu, że oni zbudowali po prostu wielokolumnowy aparat represji. Zaczęło się od przyjęcia siłowego prokuratury. Jest to pierwszy etap aparatu represji. Oczywiście mediów publicznych, żeby najpierw media nie mówiły, potem żeby były instrumenty do prowadzenia... Jak to jest możliwe, że oni byli w stanie to zbudować w 6 miesięcy po 8 latach rządów waszych, kiedy przez dwie kadencje wiedzieliście, a przynajmniej mieliście pełne prawo przypuszczać, z kim w istocie mamy do czynienia, bo wcześniej ci ludzie rządzili przez dwie kadencje. Z tego powodu, że żeby użyć siły, wiele czasu nie potrzeba. Potrzeba tylko determinacji i umiejętnego zastraszenia. I oni siły zaczęli używać od pierwszego dnia. Jeśli ktoś używa siły, w szczególności w majestacie państwa, robi to bezprawnie, to w kolejnych krokach się już, można powiedzieć, nie zastanawia. I mamy pierwszy etap prokuratura siłowa. Drugi etap to są wszyscy ci żonni zemsty politycy, którzy tylko chcą zgnoić przeciwnika politycznego, chcą być, żeby nikt na ręce nie patrzył, chcą powieczność rządzić. I trzeci element to jest upolitycznione sądownictwo. Ci właśnie gwiazdorzy z TVN-u, Tuleja i inni, oni również w ramach takiej swojej osobistej zemsty chcą zwalczać swoich przeciwników w taki sposób, że niezależnie od Polacy będą trafiać przed oblicza tych sędziów i ci sędziowie w majestacie prawa będą realizować to, co realizują. W czasach komuny... Proszę pana o diagnozę, panie ministrze, bo diagnoza, myślę, że dla wszystkich naszych widzów jest jasna, co się dzieje. Ja pytam o plan na to,
jak spowodować, żeby państwo polskie było znowu komuna, państwem prawa. Panie redaktorze, komuna opadła z tego powodu, że był opór społeczny. Każdy reżim upada, kiedy jest opór społeczeństwa. I dlatego zachęcam wszystkich ludzi, którzy nie zgadzają się na to, żeby w Polsce zainstalowano aparat represji przypominający czasy komunistyczne. On już jest, tylko pytanie, jak się rozpędzi, bo aparat już jest zainstalowany, do protestowania. We wtorek pod Sejmem 17.30 jest protest w obronie księdza Michała Olszewskiego, torturowanego. To jest naprawdę niebywałe, że po kilkudziesięciu latach od obalenia komuny w Polsce trzeba protestować przeciwko stosowaniu tortur, ale również właśnie ten protest może być symbolem, że Polacy nie zgadzają się, by ten już zainstalowany aparat represji zaczął realnie funkcjonować. Sebastian Kaleta był wiceminister sprawiedliwości, prawnik, poseł na Sejm, suwerenna Polska, Zjednoczona Prawica. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. A my wracamy za parę chwil. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy.